działem komisarza Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości pana Didiera Reindersa oraz ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego pana Adama Bodnara. Tematem dzisiejszej konferencji są reformy, które pozwolą zamknąć procedurę z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej wszczętej z powodu naruszenia praworządności przez Polskę. Bardzo proszę pana komisarza o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że dużą przyjemnością jest odbycie kolejnego spotkania z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. My mieliśmy wcześniej możliwość spotykania się, rozmawiania w innej roli, natomiast z przyjemnością przyjechałem do Warszawy. Cieszę się z tej możliwości, żeby wzmocnić dialog z nowymi polskimi władzami na temat kwestii związanych z praworządnością. Dialog, który zawsze istniał między Unią Europejską, Komisją Europejską oraz władzami polskimi w przeszłości. Tak jak Państwo wiecie, od kilku lat Komisja uważa, że istnieje rzeczywiste ryzyko poważnego naruszenia praworządności w Polsce. Dlatego właśnie już poprzednia Komisja w grudniu 2017 roku rozpoczęła procedurę artykułu 7, która pozostaje otwarta przed Radą. Teraz widzimy, że nowy rząd jest w pełni zdeterminowany do tego, by odbudować praworządność w Polsce. Jest to zmiana, która jest serdecznie przez nas przyjmowana. Fundamentalne wartości Unii Europejskiej są dla nas bardzo ważne, dlatego bardzo ważne jest, byśmy pozostali przywiązani do tych wartości, ponieważ to właśnie czyni nas Europejczykami. W szczególności jestem zadowolony z rozmowy, którą przeprowadziłem z ministrem Bodnarem. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić po to, by przywrócić praworządność w Polsce, a także doprowadzić do tego, żeby procedura z artykułu 7 została zakończona. Jestem przekonany, że Polska może w pełni przywrócić swoją pozycję państwa przestrzegającego praworządności i wspierania Unii Europejskiej razem z polskimi władzami. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby polskie władze przygotowały czy plan działań, czy program przywrócenia praworządności w Polsce. Jest to temat zapewne dyskusji od momentu wprowadzenia nowego ministra sprawiedliwości. Jest to bardzo ważny krok. Jest to możliwość do tego, żeby dokonać postęp i z całą pewnością przygotować się do zamknięcia procedury z artykułu 7 przed Radą. Jesteśmy świadomi, że ten proces nie jest prosty. Mieliśmy możliwość ponownego omówienia. Będziemy o tym rozmawiali na Radzie do Spraw Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu. Potem odbędzie się kolejne spotkanie. Będziemy mogli dalej o tym rozmawiać. Odnotowujemy również ostatnie zmiany, które mają miejsce w Polsce. Projekt ustawy dotyczący Krajowej Rady, o której rozmawialiśmy, Krajowej Rady Sądownictwa. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby wzmocnić, przywrócić niezależność tej Rady w kontekście jej kluczowej roli w procesie nominacji sędziowskich w Polsce. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda ten projekt i będziemy obserwować dokładnie, jak będzie realizowany ten proces ustawodawczy. Jednocześnie odnotowujemy znaczącą decyzję, intencję Polski, żeby przyłączyć się do prokuratury europejskiej. Jest to krok, na który czekaliśmy ze względu na to, że gwarantuje, że budżet Unii Europejskiej będzie w Polsce odpowiednio chroniony przed oszustwami. Jest to bardzo ważny krok i wiem, że jesteśmy tutaj w kontakcie z prokuratorem generalnym Europejskiej Prokuratury. Z ministrem sprawiedliwości również rozmawiamy o tym, jak zagwarantować zgodność z kamieniami milowymi dotyczącymi sprawiedliwości w kontekście planu odbudowy i odporności Polski. Oczywiście wiemy, że środki muszą być zgodne z tymi zasadami zaproponowane przez polski rząd, włączając również pierwszy wniosek o płatność zgodnie z tym programem, a także usługi, które są z tym związane, czy świadczenia. W związku z tym jestem głęboko przekonany, mam nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie
przedstawić pozytywną ocenę pierwszego wniosku o płatność. W związku z tym jestem bardzo zadowolony z tego, że polskie władze są zdeterminowane do przywrócenia praworządności w Polsce po to, żeby zagwarantować pełną zgodność z przepisami nie tylko polskiej konstytucji, ale również z wymogami Unii Europejskiej, a także Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ważne inicjatywy zostały już rozpoczęte i przed nami znacząca praca. Czekam z niecierpliwością kontynuowania rozmów w tym kontekście. I proszę być spokojnym. Komisja jest w pełni zaangażowana w to, żeby zapewnić wsparcie dla polskiego rządu. Robimy wszystko w oparciu o zasadę równego traktowania ze wszystkimi rządami we wszystkich państwach członkowskich. Naszym celem jest zagwarantowanie tego, że mamy Unię Europejską, która jest prawdziwa i oparta jest na wartościach i w pełni szanuje prawa podstawowe. Polscy obywatele na to zasługują, wszyscy obywatele zasługują tego. Związane jest to również z dobrym funkcjonowaniem jednolitego rynku. Także cieszę się bardzo, że możemy angażować się w ten proces razem z Adamem, a także z całym polskim rządem. Dziękuję. Szanowny panie komisarzu, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że pan komisarz Reinders zdecydował się przyjechać do Polski i poświęcić ten czas na dyskusję na temat polskiej praworządności, a w zasadzie na temat przywracania praworządności w Polsce. Jestem osobiście wdzięczny panu komisarzowi za zainteresowanie problematyką, ponieważ pamiętam, że pierwszy raz się spotkaliśmy osobiście z panem komisarzem w 2016 roku, kiedy to na Uniwersytecie Leuven organizowana była konferencja inaugurująca projekt Reconnect. To był taki gigantyczny, pięcioletni projekt akademicki, który właśnie był poświęcony kryzysowi rządów prawa, a także temu, w jaki sposób te rządy prawa naprawiać, czy też jak powstrzymywać zmiany, w jaki sposób rozwijać prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Wtedy pan komisarz był ministrem spraw zagranicznych Belgii i wspierał inicjatywę. No, od tego czasu się wiele wydarzyło. Pan komisarz jako komisarz odpowiedzialny za kwestie związane z sektorem sprawiedliwości nadzoruje i wspiera różne działania służące temu, aby przywracać praworządność w Polsce, ale także w innych państwach Unii Europejskiej. Także był oczywiście odpowiedzialny za monitorowanie różnych procesów, w tym także za taką inicjatywę bardzo ważną, która po latach pokazuje, jak ważna, a mianowicie coroczne raporty na temat rządów prawa w poszczególnych państwach członkowskich. Raporty, które mają znaczenie uniwersalne, ponieważ one pokazują, że nie tylko to czy inne państwo członkowskie jest dotknięte kryzysem, ale też, że w każdym państwie mogą występować jakieś mniejsze lub większe problemy związane z praworządnością. Cieszę się, że w czasie tej wizyty pana komisarza mogliśmy przedyskutować razem we dwójkę, ale także przy udziale naszych delegacji różne bardzo szczegółowe aspekty dotyczące przywracania praworządności, tych reform, które są w Polsce po kolei wprowadzane, ale także tych, które są zapowiadane chociażby przez projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy także porozmawiać na temat dalszej drogi w kierunku dojścia do polskiego członkostwa w prokuraturze europejskiej. Tutaj chciałbym zapowiedzieć, że 29-30 stycznia będzie w Polsce pani Laura Kövesi, która jest prokuratorem europejskim i będziemy mogli z nią porozmawiać. Zapraszam także państwa do zainteresowania się wizytą pani Kövesi, ponieważ myślę, że dla nas wszystkich ta wiedza na temat tego, jak działa prokuratura europejska, jest bardzo ważna. To, co jest dla mnie najważniejsze i dlatego tak cieszę się z tej wizyty, to ciągłe zapewnienie, że pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, wypełniamy kolejne kroki prowadzące do tego, aby zrealizować kamienie milowe, że ta praca ma charakter bardzo taki intensywny, roboczy, ale także to, że nam nie zależy tylko i wyłącznie na to, żeby wypełnić kamienie milowe związane z Krajowym Programem Odbudowy, ale nam przede wszystkim zależy na odbudowie praworządności dla obywateli, dla respektowania wartości konstytucyjnych. I cieszę się, że mogliśmy przy tej okazji też porozmawiać o tym, co też gdzieś nad nami jako Polską wisi, a mianowicie na temat zobowiązań wynikających z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli to jest ta procedura polityczna, która polega na tym ciągłym nadzorze nad Polską w kontekście niewypełniania standardów praworządności. Będziemy przygotowywali kolejne dokumenty, które będą pokazywały mapę drogową, w jaki sposób chcemy doprowadzić
doprowadzić do tego, że po prostu zamkniemy ten temat i że za jakiś czas w Polsce będziemy się zajmowali przede wszystkim różnymi takimi bieżącymi sytuacjami życia codziennego i nie będziemy mówili o przywracaniu praworządności, tylko po prostu ta praworządność w którymś momencie w Polsce nastąpi. I jednym z elementów tego przywracania będzie także między innymi rozdzielenie urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To jest także jedna z tych rzeczy, która jest dla nas bardzo istotna. Także, drodzy Państwo, to jest bardzo dobra, owocna wizyta. Jesteśmy coraz bliżej sukcesu i bardzo dziękuję panu komisarzowi za te rozmowy. Natomiast, drodzy Państwo, ta wizyta, to jest tak, że ja, drodzy Państwo, w tym urzędzie, w tym gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w zasadzie jestem od 13 grudnia. Zdarzało się, że pan komisarz wcześniej także tutaj bywał w tym gmachu i doszło do pewnych takich zdarzeń, które na pewno państwo pamiętają, ale ja chciałbym trochę odczarować to miejsce dla pana komisarza i w związku z tym przygotowaliśmy mały prezent dla pana komisarza. Panie komisarzu, to jest zdjęcie Warszawy odbudowanej, pięknej, cudownej, także między innymi dzięki środkom unijnym. Mamy nadzieję, że pan komisarz przyjmie od nas ten prezent. Dziękuję za wizytę. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Ze względu na fakt, że pan komisarz ma bardzo napiętą agendę w Warszawie i musi powoli wybierać się na kolejne spotkanie. Dzisiaj niestety bez pytań. Musimy zakończyć konferencję, natomiast obiecujemy w przyszłym tygodniu konferencję z pytaniami. Dziękuję państwu za... Take one or two questions, because... Nie, jedno czy dwa pytania mogą być. Dobrze, możemy przyjąć dwa pytania. Tak będzie lepiej. Konferencji poprosimy, dobrze? Bo ja nie chciałbym pana komisarza tutaj łączyć w te nasze codzienne problemy. Dzień dobry, Edward Jasnosz, Telewizja Trwam. Ja chciałem zapytać, dlaczego Komisja Europejska nie reaguje na bezprawne działania obecnego rządu? Zmiany w prokuraturze, zmiany w mediach publicznych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka orzekła, że te działania są niezgodne z konstytucją. Przede wszystkim od pewnego czasu, od lat już wyjaśniamy, że obawy, które mamy w kontekście praworządności w Polsce, zostały zapisane w raporcie, a także zostało to przedstawione w różnych naszych zaleceniach. To, co w tej chwili staramy się zrobić, to zobaczyć, czy jest możliwość przywrócenia praworządności. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe decyzje, które mogą być podjęte również przez nowy rząd. Natomiast w tej chwili po prostu sytuację analizujemy i przyglądamy się temu, w jaki sposób praworządność przywrócić. Kiedy przyjrzycie się rekomendacjom w raporcie o praworządności, to zobaczycie, że zwróciliśmy się o to, żeby był niezależny system wymiaru sprawiedliwości. Pamiętam również, jak wyglądają środki tymczasowe, które zostały wprowadzone przez Trybunał Sprawiedliwości po to, żeby zakończyć cały system działania dyscyplinarnego, który został wprowadzony przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, a także żeby przywrócić sędziów. O tym rozmawialiśmy. Także bardzo ważne jest, żeby prokurator generalny był prokuratorem niezależnym. Także bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, w jaki sposób wrócimy do niezależnego prokuratora. Także tak jak powiedziałam, obserwujemy sytuację bardzo dokładnie, również w kontekście mediów waszego sektora, ponieważ tak jak zapisaliśmy w raporcie o praworządności, tam są pewne uwagi dotyczące braku pluralizmu w mediach. I znowu to, co jest bardzo ważne, to teraz przywrócić prawidłową sytuację. Państwo wiecie, że mamy w tej chwili ustawę o swobodzie mediów w Unii Europejskiej i chcemy pluralizmu w mediach, wolności wypowiedzi oraz bezpieczeństwa dla dziennikarzy. Patrzymy na to, czy wszystkie decyzje, które zostały podjęte przez nowy rząd, idą w dobrym kierunku, by przywrócić właśnie te wartości, również jeżeli chodzi o urząd prokuratora. Natomiast bardzo proszę, żebyście państwo przeczytali to, co powiedzieliśmy w przeszłości i co trzeba zrobić teraz po to, żeby prawidłowo wdrożyć praworządność w Polsce. Redaktor. Dzień dobry, Magda. Ja mam pytanie do pana ministra Bodnara. Czy podjął pan decyzję już o przerwaniu kary dla pana Kamińskiego i Wąsika i czy poinformował pan o tym prezydenta?
Tak jak prosiłem, chciałbym, żeby były pytania związane z tematyką konferencji, ale jeszcze trwa analiza i myślę, że proszę się spodziewać już ostatecznych kwestii w najbliższych dniach. Jeszcze jedno pytanie w temacie konferencji, bardzo prosimy. Thank you so much, Natalia. Dziękuję bardzo. Natalia Ojerska, Bloomberg. Krótkie pytanie do pana komisarza. W szczególności dotyczy kamieni milowych, które związane są z sądownictwem. Czy komisja zaakceptowałaby takie rozwiązanie, że byłaby grupa ustaw, które miałyby być związane z przywróceniem praworządności, ale nie zostałyby podpisane przez prezydenta. Czy byście zaakceptowali taką sytuację, gdyby ustawy te były zawetowane? Po pierwsze, mam doświadczenia z takiego procesu, ze względu na to, że wiecie państwo, że bardzo szczegółowo rozmawiałem z poprzednim rządem kwestię możliwego wdrożenia różnych reform, które miałyby być w pełni zgodne z kamieniami milowymi. Wiecie państwo, że w przypadku poprzedniego rządu było możliwe, by zwrócił się do parlamentu i przyjął ustawę po bardzo dobrych negocjacjach z komisją, a także ze mną. Ze względu na działania prezydenta, a także Trybunał Konstytucyjny, prawo to zostało zablokowane. Natomiast teraz chcemy, żeby ten proces został rozpoczęty przez ustawy, żeby zwrócić się do parlamentu. Mam nadzieję, że będziemy mieć wsparcie ze strony wszystkich organów władzy, również ze strony prezydenta, by przywrócić praworządność w Polsce. Jeżeli tak się nie stanie, zobaczymy. Natomiast w tej chwili nasza główna prośba, główny wniosek polega na tym, żeby do parlamentu pójść z koniecznym projektami ustaw, żeby przywrócić prawidłową sytuację. Mówię tutaj o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale myślę również o innych organach w ramach sądownictwa. Wiecie państwo, że my sami wprowadzamy procedurę ze względu na to, że jesteśmy przekonani, że Trybunał Konstytucyjny nie jest niezależny. I tak jak powiedzieliśmy, widzimy, że coś takiego właśnie padło w Trybunale. Także po prostu chcemy zobaczyć projekty ustaw w parlamencie, ustawy i normalny proces ustawodawczy. Mam nadzieję, że wszystkie instytucje w Polsce będą uczestniczyły w procesie przywrócenia praworządności oraz ustabilizowania sytuacji po to, żeby mieć naprawdę niezależny system sądownictwa, pluralizm w mediach, a także swobodę wypowiedzi dla dziennikarzy i dokładnie to, co zapisaliśmy w naszym raporcie o praworządności. Oznacza to, że nie ma jasnej decyzji dotyczącej tego, jak poradzić sobie z potencjalnym weto prezydenta. Mam nadzieję, że uzyskamy pozytywne wsparcie ze strony prezydenta. Jeżeli nie, to zobaczymy. Natomiast w tej chwili nie zastanawiam się nad taką bardzo trudną sytuację, która mogłaby być w przyszłości. W tej chwili najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie dobrych ustaw, żeby przywrócić praworządność w Polsce. Nie mamy pytania. Dziękujemy już państwu za uwagę. Bardzo prosimy o spokojne zadawanie pytań. Dzisiaj niestety ze względu na agendę pana komisarza, z szacunku też do naszej delegacji, musimy po prostu zakończyć dzisiejszą konferencję, ale obiecujemy konferencję w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, możemy? Okej, okay. No dobrze. Państwo, że jestem za wolnością mediów i nie sposób państwu odmówić. Także jeżeli pan komisarz się zgodzi, to może jeszcze, ale naprawdę dwa pytania już, dobrze? Dobrze, panie ministrze, ja mam pytanie o wynagrodzenia prokuratorów krajowych. Czy ulegną zmianie, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, pan prokurator Barski oraz jego zastępcy, ja tutaj przytoczę zarobki pana prokuratora Barskiego, który w 2 lata miał zarobić 1 000 000 złotych. Czy to ulegnie nie zmianie? I drugie pytanie o, czy w innych sądach w kraju dojdzie do zmian prezesów? Pytam w kontekście odwołania pana Piotra Schaba i tego, że Kolegium Sądu Apelacyjnego negatywnie zaopiniowało pana wniosek. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to jest poważniejszy temat, ponieważ to nie tylko wystarczy zadeklarować, tylko trzeba przeprowadzić zmiany w prawie. Te wynagrodzenia są określane poprzez różnego rodzaju mnożniki, które są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów i trzeba się po prostu zastanowić nad tym, czy te mnożniki powinny ulec modyfikacji i jak się to ma do też zasady ochrony praw nabytych. Także to nie jest taka prosta decyzja. Na pewno mogę powiedzieć tyle, że nie uważam, żeby w takiej sytuacji możliwe było przyznawanie jakichś jeszcze dodatków specjalnych, nagród, jeszcze dodatkowych czynników składających się na wynagrodzenia, tylko z pewnością należy w przypadku takich osób tkwić tylko i wyłącznie przy tym, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie obowiązującego prawa.
Co do prezesów sądów, procedura dotycząca pana sędziego Schaba trwa. My spodziewaliśmy się tego, że kolegium sądu może zaopiniować negatywnie decyzję o zawieszeniu i pozbawieniu funkcji pana prezesa. Natomiast nam zależy na jednej rzeczy. I to jest też, to była też część dyskusji z panem komisarzem. A mianowicie, że w przypadku jakiegokolwiek odwołania, jakiegokolwiek prezesa, my przede wszystkim chcemy mieć akceptację dla takich decyzji ze strony środowiska sędziowskiego orzekającego w danym sądzie. Proszę zauważyć, sąd apelacyjny w Poznaniu był w wielkim kryzysie i ta decyzja o odwołaniu prezesa w istocie była konsekwencją różnych apeli, które trafiały do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale jest jeszcze druga faza tej całej procedury. A mianowicie to jest faza, do której nie jestem zobowiązany jako minister sprawiedliwości, ale którą wdrażamy w praktyce, że jeżeli dojdzie do opuszczenia stanowiska przez jakiegoś prezesa, czy to w wyniku rezygnacji, czy w wyniku odwołania, to sędziowie z danego sądu powinni wskazywać kandydatów, z których minister będzie później wybierał. Podkreślam, to nie jest coś, co wynika z ustawy, to jest moja, można powiedzieć, deklaracja w stosunku do środowiska sędziowskiego, że chciałbym bazować na ich rekomendacjach, a jednocześnie to jest w dużej mierze wypełnienie tego, co wynika z różnych dokumentów Rady Europy. Także miejmy nadzieję, że być może w przypadku Warszawy też tak będzie, że na koniec to sami sędziowie wskażą, kto powinien być tym prezesem, komu ufają, kogo szanują, kogo traktują jak największy autorytet, żeby nimi zarządzał, żeby zarządzał tym jednym z największych sądów w Polsce. Dziękuję. Dzień dobry, Magdalena Stefańska, TVP Info. Ja mam do pana pytanie, panie ministrze. Ujawniono listę fundacji, na które przeznaczono z Funduszu Sprawiedliwości 230 milionów złotych i są to fundacje ściśle związane z działalnością Kościoła. Czy mógłby pan to skomentować i czy ministerstwo dalej takie pieniądze przeznacza na te fundacje? Ja myślę, że tutaj na ten temat wielokrotnie się już wypowiadała pani ministra Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jesteśmy teraz na etapie po pierwsze ujawniania danych, i cieszę się bardzo, że państwo z tych danych korzystają, bo na tym powinno polegać życie publiczne, że wydatki publiczne są po prostu transparentne. A po drugie, dokonujemy audytu i weryfikacji tych wszystkich płatności w taki sposób, aby to się odbywało w zgodzie z prawem, ale też, żeby nikt przy okazji nie został pokrzywdzony przez te decyzje. Już naprawdę musimy zakończyć. Szanowni państwo, dziękujemy. Pytanie jeszcze do pana komisarza jedno. Pracowej. Dziękujemy. Thanks for that. Dziękuję. No, no, już powiem, okay.